serdecznie, jednocześnie miłego jedynego. Informacje to te same. Małgorzata ma to wiedzę. Są albo nie są piękne w odczuciu osoby obcującej z takim czymś, ale z drugiej strony też
dzieła sztuki mogą służyć nam jako historyczne przypominanie, czy też przypominanie historycznych kanonów piękna. Tak czasami patrzymy na modelki i mówimy, ojej, dlaczego taka, no bo tak kiedyś za taką, taka kobieta była uważana za piękna, albo patrzymy na młodego mężczyznę i mówimy, o matko, jaki brzydki, jak on wygląda, no taki był kanon piękna. Patrzymy jakby na przeszłość i mówimy, proszę bardzo, jak postrzeganie piękna zmieniło się poprzez wieki. Tak, to prawda i w związku z tym, że mamy z perspektywy czasu możliwość zaobserwowania, że te kanony się zmieniają, możemy też z pewnego dystansu stwierdzić, że one są relatywne, że każdy z nas ma prawo do postrzegania tego, w jaki sposób piękno się przejawia samodzielnie. Te modelki są tutaj chyba najczęściej podawanym przykładem, a nie tylko te modelki w współczesnym rozumieniu, czyli sobie pokazują, ale modelki, które można oglądać w morskie, szczególnie w zachodnioeuropejskim, więc tutaj faktycznie widzimy, że te kanony piękna mogą się zmieniać diametralnie. Natomiast fakt zmienności tych wszystkich spojrzeń na to, czym jest piękna, zdecydowa też o tym, że mniej więcej po II wojnie światowej sztuka zaczęła się od kategorii piękna, szeroko rozumianej, bo pod tym pojęciem też można rozumieć wartości estetyczne czy wartości artystyczne, zaczęła się odsuwać w trochę inną stronę i zastanawiać się na tym raczej nie to, jak sztuka ilustruje piękna, albo jak sztuka może ilustrować piękna, ale pokazywać, jak można przy pomocy sztuki realizować trochę inne zadania niż tylko dekorowanie tego, dekorowanie rzeczywistości albo próba dosięgnięcia tych takich niby obiektywnie funkcjonujących gdzieś poza dostępem dla ludzi, nieukalentowanych czy przeciętnych kanonów piękna. A czy dzisiaj piękno jest ważne, w sensie czy to jest jakieś brane pod uwagę przez narzędzie, na przykład pracy kuratora? Jak Państwo mogą przeczytać w tym wywiadzie, który ukazał się w znaku, ona niekoniecznie pełni funkcję jakiegoś punktu odniesienia dla kuratorów zajmujących się sztuką współczesną. To właśnie względu, że artyści coraz dalej się od tej kategorii przesuwają. W związku z tym trudno z nimi, na ten temat rozmawiać i traktować ich wypowiedzi jako wypowiedzi dotyczące tematu kanonu, czy wypowiedzi, które mają piękne jakoś zobrazować, ucieleśnić. Tematyka, którą sztuka współczesna się zajmuje, jest raczej od tej klasycznej, zestawu tej klasycznej wartości estetycznej, takiej jak związku, subtelność, wdzięk, czy właśnie piękno oddalone. Nie istnieją artyści, którzy próbują to piękno cały czas w jakiś sposób oddawać, czy że wartość estetyczna, że piękno w jakiejś piramidzie wartości jest nisko, bo rozumiem, że sztuka, o której pan mówi, jest jakimś sposobem komunikacji, tak, pomiędzy artystą a odbiorcą. No i piękno, które być może kiedyś stało wysoko, jeżeli chodzi o formę komunikacji czy treść komunikacji, mówi pan, że dzisiaj troszeczkę spadło rankingu i chodzi teraz o inną komunikację, taką, w której piękno nie jest ani formą, ani treścią, albo nisko w tej hierarchii stoi. Myślę, że słowo komunikacja jest tutaj idealnym sformułowaniem, i właśnie w kontekście piękna sztuka współczesna, oddawając się w tej kategorii, próbuję uzmysławiać, że komunikacja między artystą a odbiorcą, która opiera się na próbie wyrażenia tego pięknego komunikowania, może ze względu na, powiedzmy, poszukiwanie obiektywnego wymiaru tego, czy nie jest piękna, czy nie jest estetyczna, czy artystyczna, posiada pewne ograniczenia, a wręcz nawet być się wykluczająca. Jakby zasiadnie bowiem na to do kategorii gustu, i to z kolei nie jest też kategorią społecznie, czy to znaczy socjologiczną, neutralną, czy obojętną, prawda? Gust jest często wyrazem statusu danej osoby w hierarchii społecznej i jako taki może mieć pewien aspekt, czy element wykluczający, prawda? Wyrobienie gustu, czy posiadanie dobrego gustu może wiązać się z edukacją, z dobrą edukacją, z też koniecznością posiadania pieniędzy, żeby sztukę oglądać, żeby sztukę nabywać i tak dalej. W związku z tym w wielu obszarach sztuki współczesnej istnieją praktyki, które uświadomiły sobie to, że ta kategoria piękna ściśle wiąże się z kategorią gustu, a to z kolei wiąże się z pewnymi społecznymi nierównościami, z możliwością wykluczania, próbuje pracować z widzem, czy komunikować z tym widzem, w oderwaniu tych kategorii, po to, żeby ten dialog miał charakter bardziej demokratyczny, bardziej równościowy. Dla naszego dialogu powiedzmy po informacjach radia, TVN Studio w Krakowie, dr Łukasz Białkowski, krytyk sztuki, kurator, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Radzieckiego w Krakowie. Informacja 11:20 po informacjach radia. Jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja HR-u pozwala na komunikację z portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę, czy połączenie, z którego korzystamy, nie odbywa się przez serwer proxy. Korzystanie z serwera proxy może uniemożliwić korzystanie. Pod koniec, pora grzyna. O technologiach i jakie czy nawet możliwości, jak zrobić to sprawnie, bezpiecznie, krótko, konkretnie i na tekst. Poradnik to pisany od poniedziałku do piątku po 17:55. Zapraszam, Karolina Głowacka. Reklama. Odzyskuje część tego.
Z innych krajów obecnie na
Wozi celebriamo la festa delle saltazioni della Santa Croce. Guardiamo ad essa, sulla quale il figlio di Dio è morto per la nostra salvezza. Essa è la risposta di Dio al male e al peccato dell'uomo. È una risposta di amore, di misericordia e di perdono. Mostriamo questa croce al mondo e glorifichiamola nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Sia lodato Gesù Cristo. Spogliamo się, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Żyjemy tym wszystkim, co tam na grudzień, którzy spotykają się jedziemy. Tak, także żyjemy, jak mówię, o tym, że
Śmiercią Jezusa. Zapisano nam to w starych tekstach biblijnych i Paweł Święty to przypomina.
usłyszeliśmy. A my modlimy się o to, aby krzyż nas szokował. Czyli wybudzał z letargów, czyli ożywiał, czyli stawiał ostateczne pytania. Dlaczego tak się stało? I z tego krzyża płynie odpowiedź. Stało się to z naszego powodu. Ale to jest pierwsza część odpowiedzi. Stało się to dla nas, nie tylko z naszego powodu. I stało się to z niezwykłej Bożej miłości, nazywanej miłosierdzie. Stajemy pod krzyżem codziennie, codziennie podkreślimy znak Krzyża Świętego. Prośmy o taką łaskę, abyśmy patrząc na Jezusowy krzyż, doznali zawsze wstrząsu. Żebyśmy doznawali przemienienia. Byśmy patrzyli na Niego i na siebie. Bo patrzenie na Niego i na siebie przyniesie nam właściwą odpowiedź. Odnalezienie krzyża. Tak tytułujemy dzisiejsze święto. Święto odnalezienie krzyża. A ten krzyż jest ciągle z nami, jest w naszym życiu, jest obecny. Dlaczego tak? Nie tylko, że przychodzi cierpienie, ale dlatego, że w naszym życiu jest obecny ten, który wziął ten krzyż na siebie. Za nas. Czyli niesie go dziś także za nas. Nasze krzyże czym są? Są uczestnictwem w tamtym krzyżu, który jest żywy. O drzewo krzyża uśpiewamy w laudacji, czyli w hymnach o Krzyżu Świętym, drzewo żywe. Tutaj w naszym sąsiedztwie w Radę jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia. A w głównym ołtarzu jest olbrzymi krzyż, który kwitnie, który ma gałęzie, który jest żywy. Starożytny krzyż, z którego gałęzie składają się z wielkich wersetów biblijnych mówiących o życiu, o odkupieniu, o tajemnicy uratowania, o przegranym wężu, który zdolny był tylko zabijać. A On, nasz Pan Jezus Chrystus, ukrzyżowany, jest ten, który daje życie. I w każdej sytuacji, kiedy wracamy do Niego, możemy zakwitnąć. Możemy stać się drzewem zielonym, mało, pod który On przyjdzie i może znaleźć owoce. Tak jak kiedyś nie znalazł, dziś znajdzie. Bo Jemu uwierzyliśmy, bo ten krzyż, na którym umarł, stał się też zasadą naszego owocowania na dziś, na teraz i na piękne, niesłychane życie z Nim, Jego Królestwie. Nie, 12.